Przedstawię teraz Państwu, w jaki sposób aktualizować obiekty. Natomiast obie wersje aktualizacji, zarówno przepisywanie historii, jak i przenoszenie na warstwę, powinny zachowywać się w taki sam sposób, powinny być poprawne. Trochę inaczej jest w przypadku obiektów punktowych, ale to też zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o obiekty liniowe, czyli tak jak na przykład mamy tutaj projektowany przewód telekomunikacyjny, sposób postępowania zależy tak naprawdę od wygody tutaj i od przypadku, co będzie wygodniej dla wykonawcy, bo jeżeli wykonawca na przykład przepina tylko się na swoje pikiety, czyli mamy taką sytuację, że stwierdził, że przebieg nowego przewodu jest powiedzmy po takich punktach, ja oczywiście to robię tutaj dla przykładu, czyli przebieg się zmienia w ten sposób, to oczywiście dużo łatwiejsze będzie ustawienie warstwy edytowalnej, przepięcie po prostu tutaj tego przewodu na pikiety oraz zmiana w tym momencie właśnie warstwy. Tak naprawdę sama zmiana warstwy nie jest tutaj nawet istotna. Bardziej tutaj zależy nam na zmianie atrybutów, na takie, jak faktycznie mają być. Czyli mówimy tutaj właśnie o zmianie przede wszystkim istnienia na istniejący i co tu jeszcze się powinno zmienić, to jest też kod na właściwy. Jeżeli nie ma pewności, jaki to ma być kod, to zawsze możemy sobie podejrzeć w edytorze mapy obiektowej. My tak zawsze zalecamy wykonawcom, jeżeli mamy pełny pakiet danych, czyli istnienie się zmieniło, zmienił się kod na prawidłowy, program pyta, zmieniono kod obiektu, czy zastosować nową stylizację, wybieramy tak. I w zasadzie to jest koniec procesu zmiany jakby istnienia tutaj obiektu. W ogóle zmiana obiektu nie ma nawet potrzeby zmiany warstwy. Zmiana warstwy to jest jakby tutaj w tym momencie dla tylko i wyłącznie dla, nie wiem, opracowania ze strony wykonawcy, ponieważ przy eksporcie do GML ta końcówka tutaj proj lub wbud zostaje przez nas obcięta. To jest de facto ta sama warstwa GES przewód telekomunikacyjny. My to tylko i wyłącznie rozdzielamy przez to, żeby po prostu było to bardziej widoczne w programie, żeby można było tutaj lepiej się do tego dostać. Poprawna jest także druga opcja. Ja wycofam się tutaj z tych zmian. Czyli wrócimy sobie. O, nie mamy taką sytuację. Poprawna jest także sytuacja druga, czyli rysujemy całkowicie nowy obiekt. Przewód telekomunikacyjny po nowych pikietach. Wiadomo, po prostu w pewnych sytuacjach będzie to po prostu dla wykonawcy wygodniejsze. I teraz tak, mamy dwie opcje. Albo uzupełniamy dane naszymi danymi. Po przepisaniu historii program zachowa się tak, że na przykład, jeżeli ja tutaj nie uzupełnię przedstawiciela ID branżowego, uzgodnienia eksploatacji i pozostałych atrybutów, to po przepisaniu historii program powinien przepisać je z obiektu oryginalnego. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Czyli zamykam bez uzupełniania i wybieram, tutaj mam narysowane oba przewody, czyli nowy oraz stary, chcę przepiąć historię. Klikam na niego prawym klawiszem myszy, pojawia się menu kontekstowe, które pojawia się tylko dla nowych obiektów, to jest ważne, ono się nie pojawi dla obiektów już istniejących, ponieważ one posiadają lokalne ID. Czyli jeżeli na przykład mamy tutaj nowe obiekty, ale wykonawca bez przepięcia historii wykona eksport obiektów, to już w tym momencie też zostaje nadany lokalny identyfikator i tej historii przepiąć się nie da. Dlatego ważne jest, żeby przepinanie historii następowało od razu po narysowaniu, póki obiekt jest całkowicie nowy. Przenosimy historię. Program podpowiada nam tutaj obiekt. On zawsze podpowiada obiekty, które znajdują się w większości w oknie mapy. Dlatego jeżeli będziemy mieli na przykład długi przewód, bądź też długą drogę, długą jezdnię, to czasami trzeba oddalić się po prostu, żeby on tutaj ten obiekt nam złapał. On zawsze też widzimy, który to jest obiekt, bo podświetla nam się na mapie. Klikamy OK.
została przepięta historia obiektu. To jest kontynuacja tego obiektu projektowanego. I proszę zobaczyć, jeżeli ja wchodzę w atrybuty, otrzymuję przepisane wszystkie atrybuty tego obiektu oryginalnego. I w tym momencie mogę sobie zmienić na swoje dane, czyli na przykład w ciągu istnienia, znaczy jakby jak jest już istniejący przewód, wiem jaka jest liczba przewodów, bądź wiem, że źródło to już w tym momencie jest pomiarna osnowa, nie dokumentacja z narady, także ja tutaj to wszystko mogę zmienić. Tak to wygląda przy obiektach liniowych. Przy obiektach powierzchniowych zasada jest dokładnie ta sama, czyli w zależności od tego, co jest nam wygodniej, to taką opcję stosujemy. Albo zmiana atrybutów, po prostu dostosowanie geometrii do stanu faktycznego, lub też narysowanie całkiem nowego obiektu i zastosowanie opcji przepisz historię. Tutaj nie ma znaczenia. Obiekt, który docelowo nam powstanie, on jest dokładnie, efekt jest dokładnie taki sam. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obiekty punktowe, bo o ile obiekty, które tylko zmieniają swój przebieg, swoje położenie, przepraszam, możemy przesuwać po mapie, o tyle zmiana z projektu na istniejący nie może nastąpić poprzez zmianę warstwy. Tutaj o co chodzi? Po pierwsze, w CGO, w opcje parametry programu powinna być włączona taka opcja, przypisanie kodów punktów do warstw. Jest to ważne w kontekście obiektów punktowych, ponieważ umożliwia to pracę z tabelą współrzędnych, czyli można, wykonawca może zakodować sobie punkty i one trafią wtedy na właściwą warstwę. Bez tej opcji niekoniecznie będzie to działało dobrze. Czym to skutkuje? Ja tu nie widzę od Państwa chyba, a nie, jest tu jakaś projektowana szafa elektroenergetyczna i już pokazuje o co chodzi. Mając włączoną tą opcję przypisania kodów punktów do warstw, oznacza to tyle, że my mamy zblokowane kody na warstwach. To dotyczy obiektów punktowych i teraz, jeżeli ja na przykład chciałabym tą projektowaną szafę przenieść na inną warstwę, to ja nawet nie mam włączonej tej opcji. Ja po prostu tego nie mogę zrobić. I teraz, jeżeli można próbować jak najbardziej zmieniać tutaj kod, natomiast nie do końca będzie to miało dobry skutek. Dla obiektów punktowych projektowanych lub w budowie i w ogóle dla obiektów punktowych, które muszą zmienić swoją warstwę, zalecanym postępowaniem jest przepisywanie historii. Czyli jeżeli my tu mamy projektowaną szafę elektroenergetyczną, to po prostu wykonawca powinien wprowadzić nową szafę elektroenergetyczną, punktową bądź też powierzchniową. Ja ją oczywiście wprowadzę tutaj. I w tym momencie po prostu klikając prawym klawiszem myszy, po prostu przenieść historię z tej naszej projektowanej szafy elektroenergetycznej. O, i to już jest ta szafa. W momencie, kiedy zaglądamy w atrybuty, to przepisały się także atrybuty, których nie uzupełniliśmy, rysując ten obiekt. Jeżeli zaś chodzi o takie typowo po prostu zmianę jakby atrybutów i położenia obiektu, to wtedy można to wykonywać tutaj poprzez przesunięcie i tylko tyle tak naprawdę. Czyli wtedy sobie powiedzmy, że mamy tą studzienkę, która jest istniejąca, wykonana, ustawiamy warstwę edytowalną i przy pomocy narzędzia przesuwanie symboli na mapie myszką przesuwamy ten symbol na naszą pikietę. Tu akurat są dwa obiekty, bo jest właz i studzienka. To też to jest, tutaj warto byłoby na to zwrócić uwagę, bo jak studzienka, to nie właz. I to już jest przesunięta studzienka. Uzgadniamy jej tylko atrybuty i to w zupełności wystarczy. Natomiast przy zmianie
warstwy dla obiektów punktowych, zalecanym postępowaniem jest przepisywanie historii. Tak samo będzie, jeżeli zmienia się geometrię, czyli my zastaliśmy na mapie obiekt punktowy, czyli na przykład tutaj ta nasza szafa elektroenergetyczna projektowana była punktowo, natomiast istniejąca jest już powierzchniowa. Wtedy też stosujemy rysowanie nowego obiektu i przepisywanie historii. Czyli krótko mówiąc, obiekty powierzchniowe oraz liniowe można stosować dowolnie. Przepisywanie historii, czyli rysowanie nowych obiektów i przepisywanie historii, lub też zmiana atrybutów i można przenosić na inną warstwę, ale nie jest to konieczne. Wystarczy zmienić atrybut istnienie i kod, doprowadzić po prostu do tego komunikatu, że zmieniono kod obiektu, czy zastosować nową stylizację. Natomiast dla obiektów punktowych nie zalecana jest zmiana warstwy. Zalecamy po prostu narysowanie nowego obiektu i przepisywanie historii obiektu.